Biznes Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, Arek Bąk. Dzień dobry, Arku. Witam serdecznie. Gdzie jesteś teraz? So, w tej chwili jestem w Clapham koło Bedford. To jest fajne. Wielkie Brytanii. Tak. Arku, zacznijmy może od Twojej historii, no bo miałeś sporo pieniędzy, miałeś dobrze funkcjonującą firmę i nagle co się stało? Ach, jak ja to mówię, chwila nieuwagi i powiedzmy nieznajomość jeszcze w tamtych czasach jakby operowania z wielkimi koncernami doprowadził do tego, że firma, która zatrudniała 120 osób, generowała milionowe obroty, no praktycznie została postawiona do upadłości, tak? Więc tak jak mówię, firma, generalny wykonawca nie zapłacił mi ponad 5 milionów złotych i jakby nie byłem w stanie jakby przetrzymać tego braku w budżecie i to doprowadziło do tego, że no niestety musiałem emigrować z Polski jako bankrut. Więc tak to się wydarzyło w 2010 roku, także już trochę czasu temu. Jeszcze 3 lata jakby walczyłem o swoje, walczyłem o pieniądze moich podwykonawców. Jednak w 2013 roku, dokładnie 13 grudnia o 13 godzinie, protestując pod Sejmem w Warszawie, występując na konferencji prasowej, stwierdziłem, że no nie ma sensu kopać się z koniem i podjąłem decyzję o wyjeździe z tego kraju. Kryzysy zdarzają się w firmach. Ciekawy jestem, jakie uczucia Tobie towarzyszyły, kiedy no, dowiedziałeś się, że ciężko będzie odzyskać te pieniądze, kiedy podjąłeś decyzję, że wyjeżdżasz. To był taki moment podłamania, czy raczej przeszedłeś na spokojnie z tym, przez ten czas trudny? To powiem tak, to nie było tak, że to przeżywałem to jako kryzys, bo generalnie kryzysy raczej się zapowiadają, tak? Można je wyczuć, przewidzieć, można się na nie przygotować. Natomiast na mnie to wszystko spadło jak grom z jasnego nieba. Po prostu firma, która była u szczytu formy, wiesz, ja dziennie przyjmowałem ponad 4000 ton odpadów, produkowałem z tego dziennie 2000 ton pełnowartościowego kruszywa do budowy dróg autostrad. Więc tak naprawdę byłem w posiadaniu maszynki do zarabiania pieniędzy, do produkowania pieniędzy. Te pieniądze produkowałem z odpadów, a tu nagle ciach. Nigdy nie przewidywałem tego, że ktoś może ze mną tak postąpić w tak brutalny sposób. Więc nie byłem na to przygotowany. Dziś na swoich wykładach i na swoich prelekcjach zwracam uwagę na to, żeby każdy początkujący przedsiębiorca, każdy, kto myśli o robieniu biznesu, tworzył biznes z wizją końca. Na początku tak średnio osoby mnie słuchały, bo jak słyszały, tworzyć biznes z wizją końca, każdy gdzieś tam miał w głowie moje bankructwo, ale to nie chodzi właśnie tylko o bankructwo. Trzeba być przygotowany na każdą ewentualność. Ja wtedy jeszcze nie byłem gotowy ani finansowo, ani mentalnie przede wszystkim, więc uwierz mi, że no, przeżyłem to dosyć dotkliwie. To wszystko opisałem w swojej książce Od milionera do zera, wywiad rzeka, która w tej chwili jest w upgrade'zie. Tutaj sporo notatek, sporo nowych jakby rzeczy, które się znajdzie w książce, ale wtedy na tamten czas, w 2010 roku, nie byłem na to gotowy. A w tej chwili wprowadzając swój kolejny plan naprawczy, ten biznes tworzę z wizją końca. Także chociażby ostatni kryzys, ten kryzys, który nadszedł teraz, czyli COVID, lockdowny i tak dalej, nie dotknął mnie, bo byłem na to przygotowany. Byłem przygotowany na ewentualny koniec, więc to jest taka myśl przewodnia. Chcesz robić biznes, chcesz prowadzić biznes, to projektuj swój biznes z wizją końca, tak, żebyś w każdym momencie mógł przełączyć, jak ja to mówię, tą wajchę bezpieczeństwa i żebyś ty mentalnie, twoja rodzina i twój cały dobytek był bezpieczny. No właśnie, kryzysy się zdarzają, wspomniałeś o COVID-zie teraz, no ty miałeś jeden z większych kryzysów w swoim życiu, a jak później
buduje się nowe. Bo zaczynałeś, podejrzewam, że wyjechałeś z Polski i zaczynałeś wszystko od zera i to był trudny czas. Teraz jesteś edukatorem młodych ludzi, którzy uczą się pracować na koparkach. Zresztą masz taki kanał na YouTubie Arek od Koparek. I zajmujesz się teraz i pracą na koparce, ale też szkolisz młodych ludzi, szkolisz biznesowo, także innych. Jaki to jest moment tego przestawienia się na nowe tory? Bo wiesz, jak się jest przedsiębiorcą i firma dobrze funkcjonuje i zarabia pieniądze i nagle później się spada do zera i trzeba zacząć od nowa, trzeba odbić się od dna, no to nie jest to łatwy moment w życiu. Znaczy wiesz, to nie jest tak, że ja zaczynam od zera, tak? Ja wpadłem naprawdę w niezły dołek i zostałem jeszcze przysypany do tego kubką gnoju przysłowiowego. I powiem szczerze, ciężko mi się było pozbierać, naprawdę ciężko mi się było pozbierać. Wtedy gdzieś odszukałem swoją gdzieś tam duchowość, więc to dużo mi pomogło, że gdzieś tam w tym zakresie się mogłem schować. A jak zacząłem, powiem tak, wtedy jak już wiedziałem, że jestem na dnie, jeszcze będąc w Polsce, i wiedziałem, że muszę się z tego pozbierać, to sobie pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to tak naprawdę odciąłem się na chwilę od tego wszystkiego. Wyjechałem, pamiętam, wtedy na 2 tygodnie na Teneryfę i tam ładowałem akumulatory i w spokoju, powiedzmy, bez telefonów, komorników, wierzycieli, etc. Pracowałem w swojej głowie, układałem sobie ten plan naprawczy. Powiem szczerze, do startu tego planu naprawczego, to powiem tak, by to trwało praktycznie rok, bo ja napisałem dosyć skrzętnie swój plan naprawczy jeszcze w Polsce. Ten plan naprawczy, podejrzewam, zrealizowałbym, gdyby nie dobył mnie Urząd Skarbowy, który miał mi zwrócić 500 000 nadpłaconego VAT-u. Ale później, tak jak mówię, tego 13 grudnia, chcąc wręczyć raport pani minister Winkowskiej, będąc w Sejmie, występując na konferencji prasowej, gdzie ze mną było wielu pokrzywdzonych podwykonawców właśnie przy procesie budowy polskich dróg i autostrad na Euro 2012, stwierdziłem, że to nie ma sensu. No i co? Zwinąłem swój, że tak powiem, dobytek, który mi został, bo straciłem praktycznie wszystkie swoje prywatne rzeczy, nie mówiąc o firmowych, bo straciłem 27 koparek, wielki tabor samochodów, za który zapłaciłem 1 000 000 euro, kruszarki, przesiewacze, to wszystko poszło jakby w ramach jakby upadłości przedsiębiorstwa, ale straciłem później też dom prywatny, nie mówiąc o samochodach, motocyklach, tych wszystkich moich gadżetach, które tak jednak mimo wszystko lubię, które dawały mi tą radość życia, więc pozbierałem to bołek, dosłownie wysłałem jednego busa do Anglii. Oczywiście najpierw wykonałem sobie rekonesans, przyjechałem tutaj, napisałem taki szybki biznesplan, troszkę nie ma co ukrywać, pomógł mi rząd angielski, dostałem dofinansowanie z projektu Soft Landing Zone w zakresie przetwarzania odpadów, no i zaczynałem od nowa, totalnie od nowa. Aczkolwiek wydarzyła się pewna rzecz, która mocno mnie wystopowała. To był łatwość załatwiania rzeczy tutaj w Anglii, więc generalnie w odpadach odpadowego tematu jeszcze nie odpaliłem całkowicie. On cały czas gdzieś tam się w mojej głowie krząta. Natomiast z racji tego, że skończyły mi się bardzo szybko pieniądze, trzeba było normalnie żyć, bo projekt dawał mi ochronkę przez raptem 6 miesięcy. No i zrobiłem sobie uprawnienia. Musiałem zrobić te wszystkie uprawnienia w Polsce, które miałem. A w Polsce mam praktycznie uprawnienia na każdą maszynę, bo sam szkoliłem swoich operatorów wszystkich. Więc poszedłem tutaj i zrobiłem taką najprostszą licencję i poszedłem do pracy. I tak się zaczęło tworzenie mojego kolejnego planu naprawczego, tak, krok po kroku. Tylko że tym razem obróciłem jakby proces, tak, bo wcześniej, otwierając firmę w 2004 roku, firmę Invitrans, którą prowadziliśmy wspólnie z moją byłą żoną,
tam stawiałem na rozwój. Rozwój, nowe technologie, ale przede wszystkim rozwój i parcie do przodu. W tej chwili obróciłem ten proces, odwróciłem go zupełnie o 180%, więc najpierw zacząłem sprawdzać wszystko, dotykać wszystkiego, jak wygląda kwestia zabezpieczenia biznesu, jak wygląda kwestia zabezpieczenia prywatnego majątku, jak wygląda kwestia księgowości. Więc oczywiście pierwsze lata to było takie dotykanie wszystkiego, często gęsto się gdzieś tam poparzyłem, ale przeżyłem to na własnej skórze i wiem, z kim warto dziś pracować. Moje kroki, że tak powiem, moja droga nie skończyła się na Anglii, bo otwarłem się jeszcze na Azję, bo w tej chwili jakby prowadziłem też konsultacje jakby osób, które były w podobnej do mnie sytuacji, więc kwestia tego zabezpieczenia biznesu, upadłości konsumenckiej, upadłości biznesu, ale otwierania nowego biznesu na zupełnie innych realiach, można powiedzieć z troszeczkę wyższej półki, czyli łączenie biznesu Polska, Anglia i Azja, więc w ostatnich tych 6 latach, w których teoretycznie jestem w Anglii, no to można powiedzieć, że te pierwsze 4 lata to spędzałem pół na pół, pół w Anglii, pół w Tajlandii, więc więc powiedzmy, poznałem wiele różnych procesów, które dają to bezpieczeństwo, jakby można powiedzieć, prowadzenia biznesu. Więc ja dziś nie boję się kolejnego lockdownu, kolejnych jakichś dziwnych rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, bo dziś traktuję biznes to biznes, a moje prywatne życie to jest zupełnie co innego. Bardzo dziękuję, Jorku, za spotkanie. Życzę ci wszystkiego dobrego. Cieszę się, że mogłeś nas zainspirować do tego, żeby nie bać się kryzysów, tylko być przygotowanym na koniec. Pozdrawiam cię serdecznie i wszystkiego dobrego. Dzięki serdecznie, pozdrawiam również.